Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę odpowiedzieć Ci na pytanie, a raczej pomóc Ci odpowiedzieć na pytanie, kto jest panem Twojego życia, kto tak naprawdę zarządza Twoim życiem, kto nim rządzi, kto je projektuje, kto ma wpływ na to, jak ono wygląda. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynamy! Nazywam się Krzysztof Król. W swoim życiu stworzyłem już 15 firm. Doszedłem do majątku wartości kilkunastu milionów. Prowadzę szczęśliwe życie na rajskiej wyspie w Tajlandii i chcę dzisiaj Ci powiedzieć właśnie, w jaki sposób i Ty możesz takie życie stworzyć. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to oczywiście wiesz, jeśli jesteś już widzem naszego kanału, to wiesz, że ta sceneria nie będzie łatwa. Nie będzie łatwa dla Ciebie. Będzie dużo tutaj mocnych stwierdzeń dla Ciebie po to właśnie, żeby uderzyć do najgłębszych rejonów Twojego umysłu. Po to, żebyś wreszcie się ogarnął i przestał się nad sobą użalać, bo właśnie o tym jest dzisiejszy film. O tym jest dzisiejszy film. Na kogo Ty się pozycjonujesz? Na kogo Ty się pozycjonujesz? Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Czy jesteś ofiarą, czy jesteś panem swojego życia? Wiele osób właśnie robi z siebie ofiary. Robi z siebie ofiary i teraz kim Ty chcesz być? Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie? Czy chcesz być cały czas taką biedną, małą pipką, która nie jest w stanie nic zmienić w swoim życiu, która cały czas obwinia wszystkich za swoją sytuację, zamiast sama się wziąć do roboty? Czy wolisz być człowiekiem, który sam zbuduje swoje życie tak jak chce? Bo bycie ofiarą, robienie z siebie właśnie takiej małej pipki, to może działało jak byłeś dzieckiem, natomiast teraz nikogo to absolutnie nie obchodzi i nie poprawi to w żaden sposób twojego życia. Jeśli chcesz stworzyć takie życie, o jakim marzysz, to musisz zacząć wreszcie ty być panem swojego życia, a nie ofiarą. Co to ma być w ogóle bycie ofiarą? Jak ty robisz w ogóle z siebie ofiarę? Co? Na wizytówce napiszesz sobie, jestem menadżerem w firmie, a na pół etatu jestem ofiarą? No napiszesz to na wizytówce, na Facebooku sobie wpiszesz, szlachta nie pracuje, a pod szlachta nie pracuje, ofiara na pół etatu? No co pani? Co to ma być w ogóle? Co to ma być za sposób myślenia? Co ty w ogóle uważasz, że co? Że wszystkie rzeczy tobie się po prostu przytrafiają, a ty jesteś taki biedny czy biedna w swoim życiu i nie jesteś w stanie ich ogarnąć? No co za bzdura? Co za absolutna bzdura? Przecież ty jesteś człowiekiem wolnym. W dzisiejszych czasach urodziłeś się w wolnym kraju. Możesz wyjechać gdzie chcesz, robić co chcesz, nauczyć się czego chcesz, robić ze swoim czasem czego chcesz. Ludzie, którzy jeszcze parędziesiąt lat temu żyli w Polsce podczas dwóch wojen światowych, czy wcześniej podczas rozbiorów, czy później przez 50 lat komuny, nie mieli nawet jednego procenta możliwości takich, jakie ty masz teraz. I co, robisz siebie ofiarę? Tobie się rzeczy przytrafiają? Ty nie masz w ogóle wpływu na swoje życie? Bo sobie wymyśliłeś, że to wina twoich rodziców, że to wina polityków, wszystkich innych, ale nie ciebie. Natomiast pamiętaj, jak wskazujesz na kogoś tym jednym paluchem, trzy paluchy zawsze wskazują na ciebie, że to ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Bo to właśnie chodzi o odpowiedzialność. Tłumacząc się cały czas, że to jest wina innych ludzi, że ty nie masz pieniędzy, że nie masz czasu, że nie masz szczęścia, że jesteś chory, że pada deszcz, że są korki i tak dalej. Tłumaczenie tego wszystkiego, że po prostu to jest wina innych ludzi, nie ma absolutnie żadnego sensu. Tu chodzi o odpowiedzialność za twoje życie. I kto ma wziąć tą odpowiedzialność, jak nie ty? Kto ma wziąć odpowiedzialność za twoje życie? Ja mam wziąć? Ja mam się tłumaczyć za twoje błędy, za twój brak decyzyjności, za twoją ospałość, za twoje lenistwo? Ja mam być człowiekiem, czy ktoś inny? Twoja mama, twój tata, twoi rodzice, którzy cię kiedyś tam wychowali? Oni są temu winni? Co, twoi znajomi? Czy jakiś polityk, którego w życiu na oczy nie widziałeś na żywo? On jest temu winien? No chyba nie. Chyba nie. Mamy słowo na K, na P, na H. Więc musisz wreszcie wziąć odpowiedzialność za swoje życie i tego chcę was nauczyć. Odpowiedzialność i nauczyć się oprócz tego asertywności. Nauczyć się asertywności, bo nie jesteś niewolnikiem. Jesteś w stanie mówić ludziom nie, jesteś w stanie sobie powiedzieć nie. Nie ma nad tobą kogoś, kto by cię pejczował cały czas po plecach, ładował cię na lewo i prawo i musiałbyś być niewolnikiem, który haruje na kogoś innego. Absolutnie czegoś takiego nie ma. Jesteś człowiekiem, który może zrobić co chce. Możesz sobie otworzyć firmę w Polsce, w Anglii, na Bałkanach. Możesz otworzyć sobie firmę w Hongkongu, w Singapurze, w Azji, w Chinach i gdzie tylko dusza zapragnie. Jeśli coś cię nie podoba, to proszę bardzo, wyjeżdżaj gdzie indziej i szukaj swojego miejsca na ziemi. Ale przestań narzekać. Przestań narzekać na to, że tobie się coś w życiu przydarza. Bo w piątki mam siłownię. Ty kreujesz swoje życie. I to, że ono wygląda tak jak teraz, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Bo to, że urodziłeś się biedny, to nie jest twoja wina, ale to, że umrzesz biedny, to jest. Kolejna rzecz to jest to, że większość ludzi właśnie buduje w sobie tego typu stereotyp ofiary. Ofiary, że oni są ofiarą. Dlaczego? Bo mamusia, jak był mały i miał gorączkę 36,7, to już w ogóle się opiekowała i pokazywała ci dużo miłości. Więc ty jako dorosły 40-latek siedzisz w kapciach w domu i nagle dostałeś bólu głowy lekkiego i od razu umierasz. I liczysz na to, że wszyscy naokoło okażą ci tą samą miłość. Ale to się nie zdarzy. To się nie zdarzy. To się nie zdarzy, bo twoja mama miała odpowiednie hormony, oksytocynę i dlatego cię kochała. Choćbyś był brzydki i najgorszym dzieckiem, to i tak się kochała. Natomiast inni ludzie już nie będą tego wobec ciebie robić. Oni nie będą ci okazywać miłości.
Co ty myślisz, że jak jesteś ofiarą, to inni się nad tobą zlitują, będzie im ciebie żal i co? I co z tego wyniknie? 99% ludzi ma to gdzieś, 1% cieszy się, że ci się to przydarzyło, bo są hejterami. I tyle, ale nikogo to absolutnie nie obchodzi, nawet jak twoi znajomi widzą, o jesteś taki biedny, oj, 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 oj. Pół godziny po spotkaniu oni już nie pamiętają w ogóle o twojej sprawie, oni się przejmują swoim życiem. Nie jesteś aż tak ważny w ich życiu, więc musisz się nauczyć. Nauczyć tego, jak być dorosłym człowiekiem, dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem. Jak ty się masz zaopiekować swoją rodziną, jak ty jesteś wielką ofiarą i zachowujesz się jak małe dziecko, które się rozpłakało, ojej, mała pipka, oj, oj, oj. Oj, on mnie uderzył w szczepionkę. Ta, krew od razu. Co, to ma być twoje życie? Tak chcesz przejść przez życie jako ofiara? Serio, tak sobie to wyobrażasz? Kiedyś spojrzysz na łożu śmierci i będziesz patrzył na siebie i to jest twój wzór? Tak robili do XII wieku polscy chłopi. To jest twój wzór, którym chcesz być? A może chcesz być silnym człowiekiem, który właśnie będzie miał swoją rodzinę, weźmie odpowiedzialność za tą rodzinę, będzie ją bronił. Będzie właśnie tym, który będzie bronił swoich bliskich, tych słabszych, przed całym światem, przed całą resztą świata, przed wszystkimi złymi rzeczami. Ale jak chcesz być taki, jak chcesz być bohaterem, to musisz przestać być tą małą pipką, która robi z siebie ofiarę. Więc mam nadzieję, że ten film ci się spodobał. Jeśli ci się spodobał, to zachęcam cię gorąco, żebyś wszedł sobie na stronę wyzwanie90dni.pl i czym prędzej przerobił 3 darmowe dni naszego kursu. Bo ten kurs pozamiata w twoim życiu odpowiednio. Ten kurs po prostu wreszcie sprawi, że twoje życie pójdzie do przodu. Sprawdź to, daj sobie szansę, 3 dni zupełnie za darmo możesz teraz odebrać. No i również, jeśli spodobał ci się ten film, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, zostaw jakikolwiek komentarz. Ja bardzo chętnie z wami podyskutuję w tych komentarzach. Napisz tutaj swoje przemyślenia na temat tego filmu, bo na pewno ich będzie dużo, a ja się na dzisiaj z tobą żegnam. Z wielką, wielką serdecznością trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Ten film nie będzie zbyt przyjemny do oglądania. Pokażę ci coś, po czym możesz być smutny, wkurzony, zły na siebie. Możesz też po jego oglądnięciu coś zmienić, doznać inspiracji i zupełnie inaczej zacząć żyć. Skoro żyjemy w świecie, gdzie nie mamy obecnie większości ograniczeń, skoro możesz w kilkanaście godzin znaleźć się w dowolnym miejscu naszego globu, skoro masz z pomocą internetu dostęp do całej wiedzy, jaką stworzyła ludzkość, skoro możesz wybrać, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, co robisz, z kim żyjesz, to dlaczego twoje obecne życie ci nie odpowiada? Dlaczego, skoro masz tak wielkie możliwości, marnujesz swoje dni? Wszystko jest efektem braku odpowiednich decyzji. Boisz się zaufać sobie, boisz się podjąć ryzyko w obawie przed porażką. Nie wierzysz w swoje siły i przez to cały czas kręcisz się w kółko, w swojej strefie komfortu. Sam pomyśl, jak mogłoby wyglądać twoje życie, gdybyś miał więcej pewności siebie. Czy twoja kariera rozwijałaby się szybciej? Czy miałbyś lepszych znajomych, lepsze związki? Czy miałbyś wtedy odwagę, żeby realizować swoje marzenia? Jeśli chcesz przeżyć to swoje jedyne przecież życie na swoich własnych zasadach, jeśli chcesz wreszcie zacząć wykorzystywać cały swój potencjał, koniecznie zapisz się na darmowe szkolenie, które ja, Krzysztof Król, poprowadzę dla ciebie już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Kliknij link nad tym filmem i zapisz się już teraz. Wykorzystaj tą szansę i poznaj metody, które zmienią twoje życie na zawsze. Yeah!